miejsce po to, żeby przede wszystkim być świadkami uczestnictwa w pogrzebie Jacka. Nie tak się umawiali. Tak, to będzie pogrzeb Jacka, bo taka jest, taki jest wydźwięk Słowa Bożego. Apostoł Paweł mówi, że chrzest jest chrztem w śmierci Jezusa Chrystusa. Że chrzest, którego dzisiaj będziemy świadkami, jest zanurzeniem w śmierci Jezusa Chrystusa. Bo słowo chrzest oznacza, chrzcić oznacza zanurzenie. Tak? Z języka greckiego to słowo chrzest, które po polsku używamy, znaczy baptizo, znaczy zanurzyć tak naprawdę. Nie miało na początku jakiegoś religijnego wydźwięku czy konotacji, było po prostu było taką czynnością no, zwykłą, zanurzamy różne rzeczy, tak? Bierzemy, zanurzamy i tak dalej. Więc chrzest jest takim zanurzeniem w śmierć Chrystusa, śmiercią starego człowieka, tak o tym mówi Biblia, i wynurzeniem się do życia nowego człowieka. Dlatego też powiedziałem na początku, że to w pewnym sensie jest też pogrzeb, tak? Czyli wydarzenie śmierci starego człowieka i wydarzenie życia, wydarzenie nowego narodzenia, o którym mówi Pan Jezus Chrystus. Jest taki, czytałem kiedyś taką historię o misjonarzu w Japonii i jedna Japonka zapytała tego misjonarza, co muszę zrobić, żeby stać się chrześcijanką. I misjonarz jej odpowiada, to słuchaj, to może ja zadam ci pytanie, co ja muszę zrobić, żeby zostać Japończykiem? Co przez to rozumiesz? Tak. Czy zostanę Japończykiem, jeśli będę, nie wiem, bezbłędnie mówił po japońsku? No nie. Oczywiście, że nie. A jeśli ubiorę się w wasz strój narodowy, czy to znaczy, że stanę się Japończykiem? To wystarczy? No nie, to nie wystarczy. A jeśli, nie wiem, codziennie będę jadł ryż pałeczkami, to wszystko się, to nagle się zmienię w prawdziwego Japończyka? Nie, w końcu kobieta mu mówi, musiałbyś się urodzić w jakiejś japońskiej rodzinie, żeby być prawdziwym Japończykiem. Tak? I tak samo jest z chrześcijaństwem, odpowiedział tej kobiecie misjonarz. Bycie chrześcijaninem nie zależy od tego, co robisz, albo co umiesz robić. Chrześcijaninem można zostać tylko poprzez nowonarodzenie w Bożej rodzinie. Nowonarodzenie, o której mówił Pan Jezus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, kiedy zwrócił się do Nikodema, że jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To narodzenie z ducha miało miejsce jakiś czas temu w życiu Jacka. Jacek, poznając Chrystusa, idąc za Nim, upamiętając się ze swoich grzechów, ze swoich win, odwracając się od starego życia i podążając za Panem Jezusem, narada się z ducha, a oto dzisiaj dopełnia się, manifestuje się to narodzenie na nowo poprzez narodzenie z wody, czyli poprzez chrzest. Poprzez właśnie chrzest. No właśnie. I dzisiaj sobie niektórzy pewnie zadają pytanie, skąd taka praktyka, tak? Czy może to jest jakiś powtórny chrzest? Ale chcę tutaj zaznaczyć, że nie chrzcimy powtórnie, bo Słowo Boże mówi, Pismo Święte mówi, że jest jeden chrzest. Efezjan 4:5 mówi, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Ale no właśnie, znamy ten fragment, dużo osób go zna, ale czy zadawaliśmy sobie kiedyś pytanie, jaka wiara, jaki Pan i jaki chrzest? Ponieważ Biblia mówi, że chrzest, który Bóg akceptuje, to jedynie chrzest na wyznanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa, który jest poprzedzony upamiętaniem i osobistym nawróceniem. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale Jezus daje ostatnie polecenie uczniom i mówi do nich, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jezus więc powiedział, że zobaczcie, chrzest musi być poprzedzony świadomą wiarą w Ewangelię, w dobrą nowinę o Chrystusie, o tym, że On przyszedł na ziemię z nieba jako Syn Boży, że prowadził bezgrzeszne życie, że zmarł na krzyżu Golgoty,
śmiercią męczeńską za nasze grzechy, w nasze miejsce i że zmartwychwstał po trzech dniach i objawił się wielu świadkom, aż wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Ojca, stawia się za tymi, którzy w Niego wierzą. I ta dobra nowina głosi, że każdy człowiek jest grzesznikiem i w oczach Bożych zasługuje na piekło, ale Bóg posłał swojego Syna, by zapłacił na krzyżu za nasze grzechy, by przyjął na siebie to, co należało się nam, to, co należało się Tobie, czyli Boży sąd, Boży gniew. Tak Jezus wziął na siebie Boży gniew, z którym spotka się każdy człowiek, który nie uwierzy i nie zostanie przez Niego zbawiony. I ta dobra nowina głosi, że kiedy uwierzymy w tą zastępczą śmierć Chrystusa za nasze grzechy, to na znak tego, że uwierzyliśmy, to na znak tego, że ta wiara nie jest tylko jakimś wewnętrznym przeżyciem, ale jest czym uchwyciliśmy się Bożych obietnic i Bożego zbawienia, dajemy się ochrzcić. To Boże Słowo uczy, że jeśli uwierzyłem w Ewangelię, uwierzyłem w to, co zrobił dla mnie Chrystus i upamiętałem się z mojego starego życia, starego sposobu życia i idę za Nim, to na znak tego przyjmuję chrzest, który jest manifestacją tego, że oto stare umiera, a rodzę się do nowego życia. Że oto stare życie bez Boga, które prowadzi do piekła, które prowadzi do potępienia, chowam, grzebie w tych wodach chrztu i za moment wynurzam się z tych wód chrztu do tego, żeby prowadzić nowe życie. Rodzę się na nowo. Staję się dzieckiem Bożym. Bóg mnie przyjmuje. Bóg potwierdza swoją łaską to, co uczynił 2000 lat temu dla zbawienia całego świata. I za to, i dlatego dzisiaj tu jesteśmy, dlatego, że Jacek zdecydował się na taki krok, dlatego, że Jacek doszedł do takiego, dzisiaj powie więcej na ten temat na nabożeństwie, w dalszej części naszego nabożeństwa na Drawskiej 26. Będziemy po tym chrzcie kontynuować te nasze nabożeństwo tam właśnie. I o tym nam Jacek opowie, ale dzisiaj jesteśmy tutaj, bo chcemy mu towarzyszyć w tym radosnym święcie, bo wiemy, że całe niebo się raduje. My jako Kościół Jezusa Chrystusa też się cieszymy strasznie, bo to jest coś, co napełnia niebo, tak? Bo to człowiek powstaje z martwych, bo to grzesznik upamięta się, upamiętuje się, idzie za Chrystusem, więc to jest największy powód do radości. Dlatego też oddamy Bogu chwałę. Zanim usłyszymy wyznanie wiary Jacka, to, że on naprawdę wierzy w to, co mówi Boże Słowo, to, że idzie za Chrystusem, Jacek wyzna tą wiarę przed nami tutaj, to wcześniej oddamy Bogu chwałę i cześć. Poprosimy Magdę, żeby nam też zaśpiewajmy pieśń i uwielbiamy. Tobie oddajemy chwałę i cześć za ten wspaniały dzień, Panie, który nam dałeś, za ten moment w życiu Jacka i całego ludu Bożego, który zbiera się dzisiaj, Panie, ten niedzielny poranek na całym świecie, Panie, by Ciebie czcić, ale także by przeżywać takie chwile, jak ta dzisiaj tutaj nad Jeziorem Bukowiec. Boże, wielbimy Cię, dziękujemy Ci za wszystko. Tobie oddajemy chwałę i cześć.
Tobie składamy pokłon, Panie, bo to Ty jesteś Królem Królów, Panem Panów, bo to Ty jesteś źródłem naszej radości, bo to Ty jesteś źródłem naszego zbawienia, Jezu Chryste. Bo to Ty nas przyprowadziłeś do rzek, do wód, chrztu, Panie, aby iść za Tobą, aby poświęcić swoje życie dla Ciebie, aby naśladować Ciebie po kres naszych dni, aby iść za Tobą i w Tobie szukać zbawienia, ratunku. Jezus jest Panem, życie moim i zmartwychwstanie, więc gram, śpiewam, raduję się, niech Ojciec usłyszy mnie. Jezus jest Panem, życie naszym i zmartwychwstanie, więc gram, śpiewam, raduję się, niech Ojciec usłyszy nas. Jezus jest Panem, życie moim i zmartwychwstanie, więc gram, śpiewam, raduję się, niech Ojciec usłyszy nas. Jezus jest Panem, zmartwychwstanie, więc gram, śpiewaj, raduj, niech Ojciec usłyszy nas. Jezus jest Panem, życie moim i zmartwychwstanie, więc gram, śpiewaj, raduj się, niech Ojciec usłyszy nas. Jezus jest Panem, życie moim i zmartwychwstanie, więc gram, śpiewaj, raduj, niech Ojciec usłyszy nas. Usłyszeliśmy, czym chrzest jest, dlaczego chrzest, dlaczego ten krok podejmujemy w tym momencie naszego życia. Wtedy, kiedy najpierw się upamiętamy i uwierzymy w treść Ewangelii i decydujemy się pójść za Chrystusem. Teraz więc chciałbym, żeby Jacek przed całym naszym zgromadzeniem, przed zgromadzeniem Kościoła Bożego też złożył swoje wyznanie wiary, bo wiara Kościoła, w której chrzcimy katechumenów, jest wiarą według apostolskiego wyznania wiary. Wyznania wiary, które zostało ułożone jeszcze w starożytnym kościele, właśnie na takie okazje. Dzisiaj je ludzie zmawiają, często nie mając tego świadomości, ale to było właśnie wyznanie wiary chrzcielnej. W pierwszym wieku, drugim wieku, w trzecim wieku chrześcijanie już w ten sposób składali wyznanie wiary w podstawowe elementy nauczania chrześcijańskiego. I na podstawie tego wyznania wiary przyjmowali chrzest. Ale wcześniej chciałbym Cię zapytać, Jacku, czy wyrzekasz się szatana, przepychu jego i wszystkich jego dzieł? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony został pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł, pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Tak wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny? Tak wierzę. Parafrazując więc słowa z Dziejów Apostolskich, z tego wydarzenia, podczas którego diakon Filip spotkał eunucha etiopskiego, który wracał do swojego domu i tam wtedy rozmawiali, jadąc na wozie, czytając proroka Izajasza. Filip wykładał mu Ewangelię, mówił mu o Chrystusie, o tym, co on dla nas zrobił, dla niego zrobił także. Kiedy przejeżdżali przez sadzawkę jakąś, przez jakiś zbiornik wodny, bo do chrztu, czyli do zanurzenia potrzeba dużo wody, jak mówi Ewangelia. To zapytał tego Etiopczyka, czy Etiopczyk zapytał Filipa, cóż stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony? A Filip mu powiedział, jeśli wierzysz w to wszystko, o czym rozmawialiśmy, mówiliśmy,
to możesz. Tak więc, Jacku, oto woda i nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś został ochrzczony. Zapraszam. To mógł działać. Cicho. Bracie Jacku, czy pragniesz przyjąć chrzest i służyć wiernie Chrystusowi we wspólnocie Jego Kościoła? Tak, pragnę. Na podstawie Twojego wyznania wiary i pragnienia chrztu chrzczę Ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chcesz coś sobie czy? Kluczyk od... Kupa? Nie od tego Marka. Od tego? Panie Boże Wszechmogący, dziękujemy Tobie dzisiaj za te wydarzenie w życiu Jacka i całej naszej wspólnoty, całego naszego Kościoła. Panie, dziękujemy Ci za tą wodę chrztu, Panie, która przyjęła ten pogrzeb, Panie, i tak dzisiaj się także rozstąpiła do tego, aby Jacek mógł prowadzić nowe życie. Dziękujemy Tobie, Boże, za Twoją łaskę i za Twoje miłosierdzie, za takie dni w życiu Królestwa Bożego, za to, że jesteś ciągle od 2000 lat żywym, prawdziwym Bogiem. Ludzie to rozpoznają. Ty dotykasz nas Duchem Świętym i możemy iść za Tobą, Panie. I od 2000 lat, Panie, powołujesz swój lud, powołujesz swój Kościół do tego, żeby szedł za Tobą według Słowa Bożego, wiernie według tego, co zawarłeś, Panie, w Twoim Słowie. Boże, Tobie niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. Amen. Amen. Zapraszam na Drawską 26, tam będziemy kontynuować nasze nabożeństwo. Dziękuję wszystkim za przyjęcie. Ale my.